Witajcie, siostry i bracia, we Wrocławiu, 1 listopada. Z pewnego nieoczywistego w ten dzień miejsca. Czy traktujecie 1 listopada jako element należący do waszej duchowości, czy jako zwyczaj odwiedzania grobów bliskich, który praktykujecie albo bojkotujecie, czy nazywacie go pamiątką umarłych, czy też używacie najbardziej popularnej nazwy, Wszystkich Świętych, to nie da się ukryć, że tego dnia czuć inną atmosferę. Z jednej strony to, co może przeszkadzać, tłumy na cmentarzach, tony śmieci po zniczach, kwiatach czy innych modnych gadżetach, a z drugiej strony szansa na spojrzenie wstecz, na ponowne opowiedzenie historii tych, którzy odeszli, na uświadomienie sobie swojej własnej śmiertelności i pogodzenie się z tym, że jesteśmy jedynie epizodem w sztafecie pokoleń. I dlatego jestem dzisiaj w tym miejscu, bo za mną znajduje się pomnik upamiętniający przestrzeń, której nie ma. Miejsce, które zostało zniszczone przez nienawiść i podłość. Miejsce, którego nieobecność okaleczyła Wrocław. Miejsce upamiętnione, o którym się pamięta, którego los jest przestrogą. Pamięć o nim zaś jest nadzieją. Tutaj stała kiedyś tak zwana Wielka Synagoga, druga co do wielkości w przedwojennych Niemczech. Spłonęła w czasie Nocy Kryształowej, gdy tłum zaczadziały antysemickim szałem niszczył należące do Żydów sklepy, domy, zakłady pracy i synagogi. Nie działo się to 1 listopada, tylko w nocy z 9 na 10, ale taki dzień jak dzisiaj, gdy spogląda się za siebie, możemy spojrzeć nie tylko na osobistą stratę i tęsknotę, ale też na to, co straciliśmy jako społeczeństwo, jako wspólnota i miasto. Teksty z Biblią na co dzień na dzisiaj nie dotyczą utraty i żałoby, dotyczą nadziei. W Księdze Ozeasza, w rozdziale 14, wersecie 4 czytamy: uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Pewnie większość z nas w pierwszym impulsie interpretuje te słowa jako odnoszące się do osobistych odstępstw, bo tak w ewangelicyzmie akcentujemy relacje z Bogiem, jako coś osobistego. Jednak i odstępstwo, i miłość odnoszą się do przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Choć lud okazał się niewierny, choć poniósł konsekwencje złamania przymierza, to nie jest ono zerwane. Bóg wciąż okaże miłość, czyli podniesie z upadku, poda dłoń. Tekst z Nowego Testamentu jest świetnie znany, bo to 6. prośba z modlitwy pańskiej. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersecie 13. Możemy się spierać o tłumaczenie, o to, czy Bóg kusi, czy pozwala na pokusę, albo na wypróbowanie wiary, tak jakby ostatecznie robiło to różnicę. Jednak ta interpretacja, która do mnie przemawia najmocniej, to zrozumienie tej prośby jako słów uczniów, którzy ze względu na swoją misję będą spotykać się z prześladowaniami. Jeśli myślicie, że to słowa o prześladowaniach chrześcijan przez inne religie, to z naszej, polskiej czy w ogóle europejskiej perspektywy robicie unik. Tutaj w miejscu zniszczonej synagogi inaczej brzmią te słowa. Bo kto jak nie chrześcijanie, w tym ewangelicy, luteranie, nie byli w tłumie, który spalił ten dom modlitwy? Nie. Uczniami Chrystusa byli ci, którzy temu szaleństwu nienawiści się sprzeciwiali. Ci, którzy musieli zapłacić za to cenę. Ci, których wytykano palcami jako głupców albo zdrajców. To była próba, jaką musieli znieść. Czy nie kusiło ich, by odpuścić? O, myślę, że bardzo. Ale jednak tego nie zrobili. Tacy jak Bonhoeffer, Bursche, Pilecki, Sendlerowa i wielu, wielu innych. Ludzie różnego pochodzenia, różnej wiary czy wyznania. Różnie działający w okropnych czasach. Dzisiaj, gdy tak wielu usprawiedliwia nienawiść, gdy do antysemityzmu dołączają fobie antymuzułmańskie, gdy rasizm znowu staje się czymś akceptowalnym w debacie publicznej, słowa prośby, by nie być wystawianym na pokuszenie obojętności, by nas Bóg od tego zbawił, znowu nabierają dramatycznej aktualności. I w ten dzień zadumy życzę nam wszystkim, żebyśmy umieli spojrzeć wstecz i uczyć się na błędach, wsłuchać się w historie i te tragiczne tych, którzy byli przed nami. A jeżeli jesteście przerażeni, przerażone tym, co się dzieje, to życzę wam tego, by pamięć o przeszłości była też źródłem nadziei. Gdy płonęła synagoga we Wrocławiu, wydawało się, że to koniec czegoś, ale pamięć trwa. I jest przestrogą, żebyśmy nie dali się nienawiści, czy jest skierowana na Żydów, na Palestyńczyków, na ludzi innego koloru skóry, języka, kultury. W
wciąż jest nadzieja. Nadzieja na to, że nie będziemy wystawieni na próbę. Nadzieja na to, że odnajdziemy w sobie miłość. Tego wam życzę. Zostańcie z Bogiem.